10 grudnia 2021 roku odbyła się uroczystość nadania imienia noblistów polskich w Szkole Podstawowej w Deszcznie. 10 grudnia jest dniem wyjątkowym. W tym dniu rokrocznie odbywa się w Sztokholmie szczególna uroczystość. W rocznicę śmierci Alfreda Nobla wręczane są słynne nagrody jego imienia. 8 razy przyznano tę nagrodę Polakom. Dla społeczności szkolnej dzień ten jest dniem patrona i okazją do świętowania. Z tej okazji TV Echo przygotowała krótki quiz na temat noblistów polskich. Pierwsze pytanie. Jak miał na imię fundator Nagrody Nobla? Aleksander, Albert, Alfred, Alex. Gotowi na następne pytanie? Ilu Polaków otrzymało Nagrodę Nobla? Czy jesteś w stanie wymienić wszystkich? Oczywiście, prawidłowa odpowiedź to 7. Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk. Następne zadanie. Ta twarz wygląda znajomo. Rozpoznaj noblistę. Mam nadzieję, że nie mieliście problemów z rozpoznaniem noblistów. Następne pytanie. Kto był pierwszym polskim noblistą? Władysław Reymont, Henryk Sienkiewicz, Czesław Miłosz, Maria Skłodowska-Curie. Prawidłowa odpowiedź. Pierwszą kobietą w historii, która zdobyła Nagrodę Nobla, pierwszą osobą i jedyną kobietą, która sięgnęła po tę nagrodę 2 razy, Maria Skłodowska-Curie. Maria Skłodowska-Curie. Maria Skłodowska-Curie to jedna z największych postaci świata nauki. Zdobyła Nagrodę Nobla 2 razy, w 1903 i 1911 roku. Odkryty przez nią i męża pierwiastek nazywała na cześć Polaków. Polsat, Polar, Polnik, Polon. Wraz z mężem odkryła 2 pierwiastki, Polon i Rad. Latem 1898 roku państwo Curie ogłosili odkrycie 2 pierwiastków radioaktywnych polonu, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa polonia, czyli Polska, oraz radu, którego nazwa pochodzi od łacińskiego słowa radius, oznaczającego promień. Było to ich największe odkrycie. W 1903 roku państwo Curie otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, a potem kolejne wyróżnienia. W 1916 roku była jedną z pierwszych kobiet na świecie,
która zrobiła prawo jazdy. Także to z uprawnieniami na zaprzęgi konne, dźwigi budowlane, ciężarówki, rakiety. W 1916 roku była jedną z pierwszych kobiet, które zrobiły prawo jazdy na ciężarówkę. Dzięki temu podczas I wojny światowej mogła jeździć mobilnymi aparatami rentgenowskimi. Furgonetki zwane małymi Curie stworzyła sama. Dzięki nim uratowała życie i zdrowie tysiącom żołnierzy. Odkrycie polonu zmieniło świat. Maria Skłodowska-Curie była prekursorką radioterapii. Nowoczesna walka z rakiem zaczęła się od dwóch epokowych odkryć. Promieni X, dokonanego przez rentgena w 1895 roku oraz polonu i radu. Dało to impuls do rozwoju nowych gałęzi chemii, fizyki oraz medycyny. Pięcioro Polaków zostało do tej pory nagrodzonych Nagrodą Nobla za twórczość literacką. Jednym z najwybitniejszych, a także najpopularniejszych pisarzy polskich jest Henryk Sienkiewicz. Za co Henryk Sienkiewicz otrzymał Nagrodę Nobla? Za całokształt twórczości, za Krzyżaków, za Quo Vadis, za W pustyni i w puszczy. W 1905 roku Henryk Sienkiewicz otrzymał literacką Nagrodę Nobla za całokształt twórczości. Komitet Noblowski podkreślił rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu. Jego twórczość była wyjątkowo inspirująca. Na ekranie przeniesiono m.in. Quo Vadis, Syrogi Krzyżaków, Pustynie i w puszczy. Od 1901 roku do czasów współczesnych powstało 30 filmowych adaptacji utworów Henryka Sienkiewicza. Przyporządkuj kadry filmowe do podanych tytułów. W 1924 roku kolejny Nobel został przyznany za czterotomowe dzieło Chłopi. Ukazywało życie mieszkańców wsi Lipce. Chodzi o Czesława Miłosza, Władysława Reymonta, Wisławę Szymborską, Olgę Tokarczuk. Powieść Reymonta została trzykrotnie sfilmowana. Pierwsza kinowa ekranizacja Chłopów miała premierę w Warszawie w 1922 roku. Zarówno przy produkcji filmu, jak i podczas pokazu obecny był słynny pisarz, który przecież w 1924 roku otrzymał Nagrodę Nobla. W 1972 roku powstał polski serial telewizyjny. Po roku nakręcona została kinowa wersja serialu pod tytułem Chłopi. Najważniejsze dzieło polskiego noblisty Władysława Reymonta znów trafiło w 2023 roku na ekrany. Film został wykonany techniką animacji malarskiej. Nikt nie pamięta swoich narodzin, ale ja pamiętam. To było w Polsce, latem 1980 roku. Komunistyczna władza dusiła wolność, nie pozwalała na godne życie. A ja rodziłam się w domu, rodziłam się w fabryce, rodziłam się na ulicy.
Z głodu wolności, ze sprzeciwu, z marzeń o innej Polsce. Próbowali zatkać mi usta. Próbowali zastraszyć, ale ja rosłam w sercach, w wolnym słowie, w żądaniach zmian. Dzięki tysiącom tych, którzy mieli nadzieję, którzy wygrali, bo byli razem. Dlatego nazwali mnie Solidarność. Narodziłam się w Polsce w 1980 roku. Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe. Mamy prawo do strajku. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Lech Wałęsa to jeden z najsłynniejszych Polaków XX wieku. Przewodniczący i współzałożyciel Solidarności, prezydent kraju, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Jest uznany za jednego ze 100 najważniejszych ludzi ubiegłego stulecia. Czy wiesz, kim był Lech Wałęsa z zawodu? Nauczycielem, elektromechanikiem, prawnikiem, a może lekarzem? Lech Wałęsa pracował jako elektromechanik. Czesław Miłosz kilka tygodni po przyznaniu mu literackiej Nagrody Nobla stwierdził. No tak, oczywiście każdy przecież, każdy z polskich słuchaczy łączy Nagrodę Nobla z dwoma wielkimi wydarzeniami, to znaczy wybór papieża Jana Pawła II i wydarzenia w Polsce, utworzenie niezależnych związków zawodowych. W ziarnku maku stoi mały dom. Pieski szczekają na księżyc makowy. I nigdy jeszcze tym makowym psom, że świat jest większy, nie przyszło do głowy. Ziemia to ziarenko, naprawdę nie więcej. A inne ziarnka, planety i gwiazdy, a choć ich będzie chyba 100 000, domek z ogrodem może stać na każdej. Wszystko w makówce. Mak rośnie w ogrodzie. Dzieci biegają i mak się kołysze. A wieczorami o księżyca wschodzie psy gdzieś szczekają. To głośniej, to ciszej. Nie obeszło się bez naruszenia etykiety w sprawie ukłonów. Sala zareagowała jednak życzliwie. Wiersz pod tytułem Nic dwa razy zaliczany jest do jednego z najpopularniejszych utworów. Posłuchajcie. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było. Thank you.
burza przez otwarte wpadła okno. Panie Tokarczuk, Akademia Szwedzka gratuluje Wam. Proszę o odebranie literackiej nagrody Nobla från jego królewskiej mocy, króla Szwedzki. In Polish we heard Mrs. Tokarczuk, the Swedish Academy congratulates you. Please receive your Nobel Prize from the hand of His Majesty the King. And this is the Literature Prize of 2018. Since last year, there were no literature prizes being awarded at all. So we're catching up now with Olga Tokarczuk. Time walking back to 2019, Prize of Literature. Maria Skłodowska-Curie, Henryk Sienkiewicz, Władysław Reymont, Czesław Miłosz, Lech Wałęsa, Wisława Szymborska, Olga Tokarczuk to nobliści, których dokonania z pewnością ukierunkowują młodzież na rozwój uniwersalnych i ponadczasowych wartości. Słowa zawarte na sztandarze naszej szkoły. Ojczyzna, nauka, przyszłość mają wyznaczać drogę rozwoju uczniom. To sztandar pisze historię. On jest symbolem wartości, które reprezentuje szkoła. Dziękuję za wysłuchanie audycji.